Franczak urodził się 17 marca 1918 roku w Kozienicach Górnych. Pochodził on z ubogiej rodziny, której nie było stać na wykształcenie wyższe. Z tego też powodu zdecydował się na wstąpienie do wojska. W 1939 roku już jako podchorąży rozpoczął służbę na Kresach Wschodnich. Tam został wzięty do niewoli sowieckiej, z której jednak udało mu się zbiec. Potem powrócił na ziemię lubelskie, aby zostać partyzantem Armii Krajowej oraz aktywnym działaczem Związku Walki Zbrojnej. W 1944 roku, gdy na ziemię wschodnie wkroczyła Armia Czerwona, Józef Franczak został przymusowo wcielony do komunistycznej II Armii Wojska Polskiego. Komuniści rozstrzeliwali jednak działaczy Armii Krajowej. Z tego też powodu Józef Franczak zdezerterował z przymusowej armii oraz dołączył do podziemia niepodległościowego. Jak inni żołnierze, nazwani później wyklętymi, podjął nierówną walkę z komunistami. Złączył się m.in. z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, w którym dowodził kilkuosobowym patrolem. Kiedy ludzie z patrolu Franczaka zginęli podczas zasadzek lub akcji, Franczak zaczął sporadycznie współpracować z innymi żołnierzami. Jednak od 1953 roku zaczął ukrywać się oraz działać sam. Cechowały go ostrożność oraz nieuchwytność. Partyzanta zdradził jego krewny o pseudonimie Michał. 21 października 1963 roku został on śmiertelnie postrzelony podczas przygotowanej na niego zasadce we wsi Majdan Kozic Górnych.